Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. wyjście na wolność nowego popiełuszki prawicy, czyli księdza Salcesona i jego 3,5 miliona na skarpetki. Będzie o tym, jak Dudu wspiera Trumpa i ogólnie omówimy kandydatów na prezydenta USA. Będzie też o politykach, którzy zabierają się za freakfighty. O nowej, naprawdę podejrzanej maskotce Watykanu. Czy mała dziewczynka to akurat dobre towarzystwo dla księży? Nie powiedziałbym. Kibole, którzy zablokowali autokar ze 7-latkami, wielki sukces uczelni Ordo Iuris, nowa ściana wideo telewizji Republika i wiele, wiele, wiele więcej. Jeżeli chcecie wiedzieć, co u mnie prywatnie, to link do moich social mediów macie w opisie odcinka. Zaczynamy. Ten tydzień, szanowni państwo, zaczęliśmy od mocnego oświadczenia OFF Radia Kraków, którzy po tym, jak wylała się na nich fala hejtu za ich eksperyment badawczo-medialny polegający na zwolnieniu dziennikarzy i zatrudnieniu sztucznej inteligencji do prowadzenia audycji, niespełna tydzień po rozpoczęciu tego eksperymentu uznali, że no już wszystko wiedzą. Miał on trwać 3 miesiące, ale po tygodniu jednak już wszystko wiedzą, szanowni państwo, i eksperyment kończą. Jak mówią, zebrali odpowiednią liczbę opinii i jego kontynuację uznali za bezcelową. Jak piszą w oświadczeniu, po tygodniu eksperymentu wnioski są takie, że sztuczna inteligencja i jej zastosowanie wymaga jednak szeregu regulacji. Szok! Czyli wywalili ludzi, żeby się upewnić w tym, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji wymaga regulacji. Na całe szczęście potwierdzili, że tak. A jak rozumiem, ludzie dalej pracy nie mają, także świetny eksperyment. Sądy zadecydowały, szanowni państwo, zarówno Janusz Palikot, jak i pan Budda oraz jego partnerka Grażynka, przepraszam, pozostaną w aresztach. Na wolność wyjdą najwcześniej po nowym roku. Wyszedł za to ksiądz Salceson, przepraszam państwa, z którego Prawo i Sprawiedliwość usilnie próbuje zrobić męczennika, drugiego popiełuszkę. No ale może być z tym coraz ciężej, bo zaistniało podejrzenie, że pan Salceson wydał ze 68 milionów z Funduszu Sprawiedliwości aż 13, zamiast na budowę ośrodka Archipelag, na m.in. zakupy, jedzenie w restauracjach, hotele, bilety lotnicze. Część z pieniędzy latało również po jego znajomych i rodzicach. Najciekawiej się robi jednak, kiedy się okazuje, że nasz podrobowy duchowny wydał aż 3,5 miliona złotych na skarpetki. Za 3,5 miliona złotych kupił skarpetki na handel, bo jak wiemy, generalnie ksiądz O po to jest księdzem, żeby handlować skarpetkami. 5 milionów dał na studia telewizyjne, bo jak wiemy, każdy dobry ksiądz zwykle robi sobie studio telewizyjne. Swoją drogą, czy tylko ja widzę, że pan Czarzasty wygląda jak Louis Define? Proszę się wypowiedzieć. Wracając jednak do naszego duchownego od wyrobów podrobowych robionych z głowizny wieprzowej, wołowej lub cielęciny z dodatkiem tłuszczu, podrobów krwi, okrawków mięsa, skórek i przypraw, no to łatwo chłop teraz mieć nie będzie. Bo nie dość, że miał wydać 3,5 miliona na kilka tysięcy par skarpetek. Nawet nie chcę wiedzieć, po co mu te skarpetki w takiej ilości. To do tego w toku śledztwa wyszło na jaw, że miał on zawyżać faktury za budowę ośrodka, a część pieniędzy przekazywać pod tak zwanym stołem własnemu ojcu w gotówce. Tak zeznał szef firmy zatrudnionej przy budowie ośrodka Archipelag. Także jeżeli to się okaże prawdą, no to już wiadomo, czemu aż tyle czasu na modlitwy pod aresztem poświęcili rodzice księdza. No jak rozumiem, oprócz tego, że to ich syn, no to do tego ksiądz. No i najgorsze, zaraz może się okazać, że oni też tam trafią. A umówmy się, szanowni państwo, im te pieniądze się po prostu należały, bo jak wiadomo, dobry Salceson musi kosztować, ale z tymi skarpetkami to też, kto to słyszał, ludzie kochani, Boże. W każdym razie to wszystko to jedynie doniesienia żydowsko-niemieckiej gazety wyborczej, także nic dziwnego, że nam szkalują akurat księdza. Obrońca Salcesona twierdzi, że żadne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości nie poszły na prywatne wydatki księdza i dementuje doniesienia o skarpetkach. Zaraz się okaże, że nie na skarpetki, tylko na majtki poszło te 3,5 miliona. W każdym razie, szanowni państwo, niezależnie od tego, czy ksiądz popełnił przestępstwa, czy nie, to niesamowite, że tyle ludzi po prostu słysząc, że ksiądz rzuca się do nóg i go broni, że jak ksiądz to na pewno niewinny. Znamy to z różnych tragedii w całej Polsce, gdzie wierni bronią księży nawet pomimo ich skazania czy przeniesienia do innej parafii. Generalnie z tymi duchownymi to jest ciężko. Wystarczy spojrzeć na tłumy pod aresztem, w którym Tusk usadził Buddę. Powoli zbliżają się najważniejsze wybory na świecie. Już wkrótce obywatele Urugwaju wybiorą swojego nowego prezydenta w, jak to mówią, najnudniejszych wyborach roku. Dlaczego? No bo w zasadzie kto tam wygra, to niewiele zmienia dla samych Urugwajczyków, a reszta świata i tak ma to w d***. Natomiast są inne wybory, dużo ciekawsze od tych w Ameryce Południowej, bo tuż obok toczy się zażarta walka między Donaldem Trumpem a panią Kamalą Harris. Już 5 listopada zamkną się ostatnie lokale wyborcze na zachodnim wybrzeżu i Alasce i będzie to oznaczało koniec wyborów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Co ja mogę państwu powiedzieć o kandydatach? Pani Kamala Harris będzie nadal wspierać Ukrainę, chce wzmocnić klasę średnią i zapewnić wolność Amerykanów, ale to nas akurat średnio interesuje. Na pewno się polubi z prezydentem Trzaskowskim, oboje są bardzo uśmiechnięci, ale nie ma ideałów, ma męża Żyda, także no z polskiej perspektywy, niestety.
Donald Trump, no to cóż, będzie pilnować interesów, ale tylko Amerykanów. Resztę ma w dupie. Nie można go za to winić, ale też, żeby się jakoś specjalnie tu z naszej perspektywy tym podniecać, to też niezdrowo. Ostatnio uznał, że kocha Polskę i Polaków, po czym dodał, że ma nadzieję, że to uczucie odwzajemnione i Polacy mieszkający w Stanach na niego zagłosują. Oprócz tego to co? Jakiś czas temu ogłosił, że emigranci zjadają psy i koty, a z pozytywów ostatnio pracował w McDonaldzie, został skazany i uwielbia gilgotać tasiemca z gwiazdami filmów dla dorosłych. Ideał. Ma on jednak coraz mniejsze szanse na wygraną, bo właśnie poparł go i pochwalił nasz narodowy stand-uper prezydent Andrzej Duda, który nazwał go ucieleśnieniem amerykańskiego bohatera, który nie idzie, a kroczy przez życie. Pytanie, czy to podlizywanie pachy Trumpowi to nie jest próba ingerencji obcego państwa w wybory w USA, bo jednak no, Prawo i Sprawiedliwość bardzo liczy na wygraną Trumpa, a jak wiadomo Dudu i PiS są jakoś tam powiązani. To w jakim stopniu jest wciąż omawiane przez naukowców i producentów tanich długopisów. W każdym razie, szanowni państwo, coś tam jest na rzeczy, że narciarz nie jest specjalnie powściągliwy w wybajerowaniu Trumpa. Gadka jest mocna, dobry przekaz leci, wiruje koło lożki jak na dyskotece. Kto wie, szanowni państwo, może jeszcze pan Andrzej, niezależnie od wyniku wyborów, będzie z Trumpem wypasać perlice za jakimś zagajnikiem. Kto wie? Jestem ciekaw, co państwo sądzą o tym wszystkim, o sprawie Salcesona i tych skarpetek, o tym, że pan prezydent Andrzej Duda tak ochoczo wychwala Donalda Trumpa. Generalnie dziwna sprawa. Ciekawe, co na to Polacy mieszkający w Stanach. Jeżeli jesteście, to zapraszam do sekcji komentarzy. No i co wy sądzicie o kandydatach na prezydenta Urugwaju? Tym bardziej jestem ciekaw, bo teraz czas tam. Teraz czas na witaminki dobrej dla chłopca i dziewczynki i dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich między innymi politycy wypowiadają walkę freak fightom, nowa maskotka Watykanu, bardzo intrygująca sprawa, kibole blokujący autokar z dziećmi, telewizja Republika rośnie w siłę, właśnie zbierali pieniądze na nowy ekran, nowy utwór Chopina, ogromne zainteresowanie uczelnią Ordo Iuris. I coś tam więcej. W ostatnich dniach Polsat News pytał różnych polityków o ich zdanie na temat freak fightów i tu szok i niedowierzanie, wszyscy wyrazili wręcz obrzydzenie tym tematem. Były premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wszędzie tam, gdzie w głowie dzieci wtłaczana jest tego rodzaju brutalność, powinna nastąpić przemyślana interwencja, po czym dodał, że aż sprawdzi, czy jego dzieci nie oglądają tego rodzaju treści. Donald Tusk, obecny premier, powiedział, że freak fighty są gorsze od filmów dla dorosłych. Chłopie! Wszystko jest gorsze od filmów dla dorosłych, pocieracze są ekstra. Bosak powiedział, że aż się włos jeży na głowie, że młodzi ludzie się na czymś takim wychowują. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy powiedział, tam jest mnóstwo przekleństw, wyzwisk, bicia się, czyli nielegalne treści. Szok, ale spostrzegawczy chłop. Pani Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej zapowiedziała, że w listopadzie odbędzie się posiedzenie w sprawie dostępu dzieci do treści szkodliwych. Zaznaczyła, że chodzi zarówno o patostreamy, jak i o pocieracze. Jeżeli chodzi o pocieracze, to ja nie wyrażam na to zgody. Ja nie mam czasu na jakieś logowania się i udowadnianie, że jestem pełnoletni. Naprawdę. Po moim trupie ja nie wyrażam na to zgody. Nie ma takiej możliwości. Ja będę walczył do upadłego. To jest obecnie jedyna moja forma intymności i relaksu. Bardzo proszę mi jej nie utrudniać do cholery. Jak trzeba będzie, to ja wyjdę na ulicę, proszę państwa. Ja, dziewczyny, w tym momencie nie zamierzam już dłużej szukać po ostatnich rewelacjach. Już nikim więcej nie jestem zainteresowany. Już mi starczy. A jeżeli chodzi o patostreamy, to jestem za, tylko co w tej sytuacji zrobić z obradami Sejmu na YouTubie? Wiara. To jest mocne, szanowni państwo. Watykan właśnie ogłosił swoją maskotkę na rok 2025. Maskotkę, która ma duchownym pomóc w dotarciu do młodych. Kontrowersyjny pomysł, bo odnoszę wrażenie, że docierają do młodych aż za bardzo. W każdym razie nowa maskotka to szok i niedowierzanie. Mała dziewczynka. Kto by się spodziewał, że maskotką Watykanu będzie mała dziewczynka? Mam wrażenie, że chłopaki jeszcze nie do końca się zorientowali, co narobili. No jednak mała dziewczynka wśród księży to dość kontrowersyjny pomysł na promocję. Też nie bardzo wiadomo promocję czego. Zawsze to lepsze niż mały chłopiec, wiadomo. W każdym razie, tu ciekawostka. Maskotka ma na imię Światło, co jednak wzbudza dodatkowe kontrowersje, bo niosący światło to Lucyfer. Warszawa. W stolicy Polski, największym, najważniejszym mieście w Polsce. 2 miliony ludzi tu mieszka, państwo sobie wyobrażą, strasznie dużo. To więcej niż w Krakowie, byłej stolicy Polski, język faktów. W każdym razie, w sierpniu tego roku policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali grupę znajomych, którzy wracając z imprezy postanowili sobie jeszcze troszeczkę przedłużyć zabawę i włamali się do jednego z mieszkań. Po zakończeniu baletów ekipa okradła i tak już całkowicie zdemolowane przez nich mieszkanie. A teraz najważniejsza część tej informacji, coś nas oczeka połowa Polaków, którzy wierzą, że przed wojną w Polsce nie było idiotów. Cała czwórka sprawców tego zamieszania to Ukraińcy. Grozi im teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Piątnica, no bo skąd? Kiedyś się mówiło, że jak Ruscy będą chcieli wejść do Polski, to właśnie kibole jako prawdziwi mężczyźni i patrioci będą bronić naszych granic. Już wiemy, jaki jest mniej więcej na to plan, prawda? Parę dni temu około 30 kibiców drużyny ŁKS Łomża zablokowało autokar ze 7-letnimi dziećmi jadącymi na mecz Jagiellonii-Białystok. Panowie najpierw nie chcieli wypuścić autokaru z parkingu, a następnie zablokowali ruch na rondzie. Jak? No, chłopaki przemyśleli sprawę i po prostu, prawda, zastosowali starą, dobrą, sprawdzoną blokadę międzykontynentalną, czyli chodzili w kółko po przejściu dla pieszych, uniemożliwiając przejazd autokaru oraz innym pojazdom. Gdy na miejsce dotarła policja, nasi dzielni mężczyźni się w spokoju rozeszli, a 7-latki bezpiecznie ruszyły na mecz. No jak to można skomentować? Silni wobec słabszych, ciekawe czy do 8-latków też by tak fikali. Kultura. Niektórzy, aby upodobnić się do swoich idoli, zrobią naprawdę wiele. Co więcej, wydadzą naprawdę dużo. Na przykład ten pan, którego teraz widzicie na zdjęciu, wydał kilkadziesiąt tysięcy funtów, bo chciał wyglądać jak David Beckham. No, wyszło tak średnio, bym powiedział, taki bardziej Kim Jong-un. W każdym razie, są ludzie na świecie, którzy usilnie próbują wyglądać jak ktoś inny. Czasem jest to chorobliwe, a czasem to po prostu fajna zabawa. 27 października w Nowym Jorku odbył się zlot sobowtórów aktora Timothée'ego Chalamet. To taki młody szczypior, całkiem dobry moim zdaniem. W każdym razie, w pewnym momencie na zlocie pojawił się sam aktor. Można by przypuszczać, że powinien był wygrać ten konkurs, ale niestety bardziej podobny do niego niż on sam okazał się być 21-letni Miles Mitchell. Media. Niektórzy zbierają na kotki, na pieski, na koniki, na dzieci, rodziny, dorosłych, na operacje, na szkoły, na remont domu. Inni zaś, jak na przykład telewizja Republika, na nową ścianę wideo. Pan Sakiewicz uzbierał na tę ścianę w zaledwie 3 dni. Sam Jarosław Olechowski świętuje sukces zbiórki, mówiąc, że to dopiero początek misji na rzecz największej telewizji informacyjnej w Polsce. Jak podaje portal Wirtualne Media, pomimo spadku liczby emitowanych spotów reklamowych w porównaniu z ubiegłym rokiem, spadku ze względu na bojkot wielu firm, stacja zanotowała wzrost dochodów z reklam. Wśród kluczowych reklamodawców telewizji Republika znajduje się taka marka jak niemiecki Lidl, proszę Państwa. W każdym razie będą mieć nową wspaniałą ścianę wideo. Z reklam zarabiają więcej niż zarabiali, a do tego w miniony piątek pierwszy raz w historii prześcignęli swojego głównego konkurenta, czyli TVN24 i zanotowali najwyższy udział w rynku telewizyjnym. Strach się bać, co będzie jak uzbierają na pierwsze kamery i mikrofony. Tego naprawdę nie wiem. Wiem za to, że właśnie ruszyli ze zbiórką 600 tysięcy złotych na scenografię. Kultura. Szanowni Państwo, chwila dla kultury. Dosłownie parę dni temu obchodziliśmy 43. rocznicę wydania pierwszego albumu zespołu Metallica. Zespołu, który bardzo sobie cenię i kocham. Byłem na koncercie ostatnio na Narodowym, znaczy ostatnio chyba w lipcu. Nawet się wzruszyłem, gdy grali mój ulubiony utwór. Chyba go grali, bo prawdę mówiąc nic nie słyszałem z trybun. Czy tylko ja nic nie rozumiem, co się dzieje na scenie z pozycji trybun? Tylko ja nic nie słyszę i nie rozumiem z trybun Narodowego? No dobra, nieważne. W każdym razie trochę się wzruszyłem, a to u mnie praktycznie niespotykane. Natomiast jeszcze bardziej się zdziwiłem na niedawnym koncercie w Łodzi Nicka Cave'a, kiedy to w trakcie mojego ulubionego utworu tego wykonawcy rozpłakałem się jak bubr. Dlaczego mówi się jak bubr? Nie wiem. W każdym razie ryczałem jak bubr i była to dla mnie zupełna emocjonalnie nowość. Co jednak czułem, gdy usłyszałem parę dni temu przypadkiem odnaleziony po 200 latach walc Chopina? No nie poryczałem się, ale i tak doceniam. Najważniejsze, że chłop miał pasję. W każdym razie próbował. No nie każdy musi być od razu Evo Sonet, prawda? Otóż parę dni temu kurator wystawy w nowojorskim muzeum przypadkowo w trakcie przeglądania pamiątek po znanych twórcach natrafił na nieznany dotąd walc naszego Chopina. Pianista Lang Lang zagrał utwór i w wywiadzie dla New York Timesa stwierdził, że jego początek brzmi jak surowa zima w polskiej wsi. Nie wiem, czy pan Lang Lang był kiedyś w zimę w Polsce, albo w ogóle w Polsce, albo we wsi w Polsce, ale widać, że w Stanach jeszcze nie słyszeli o Zenku. Sami Państwo posłuchajcie i ocencie, czy brzmi jak zima w Polsce. Zachęcę Państwa do wsparcia zbiórki na małą wąsię. Wąsia to kotek. Niestety żaden weterynarz nie mógł wpaść na to, co to za świństwo dopadło wąsie. No ale niestety znikała w oczach. Leżała w jednej pozycji, nie ruszała się, aż w końcu jej właścicielka, pani Agnieszka, która zresztą od lat zajmuje się pomaganiem chorym kotkom, uznała, że spróbuje na własną rękę leczyć kotka w kierunku FIP, czyli zapalenia otrzewnej. Leczenie okazuje się strzałem w dziesiątkę, bo powoli przynosi rezultaty i wąsia ma się coraz lepiej, a kotek już nawet zaczął się myć. Niestety, specjalistyczny lek jest dość drogi, także jeżeli tylko macie możliwość pomóc wąsi zawalczyć o życie, to bardzo Was zachęcam. Link oczywiście w opisie odcinka. Nauka. Wielki sukces uczelni Ordo Iuris, czyli Collegium Intermarium. Idą jak burza, szanowni Państwo. Po zeszłorocznym
boomie na tę elitarną uczelnię, kiedy to przyjęli aż jednego nowego studenta, którego uczyło 34 wykładowców. W tym roku udało im się prześcignąć pod względem elitarności takie uczelnie jak Oxford czy Uniwersytet Stanforda, bo przyjęli aż żadnego nowego studenta. Po 3 latach działalności na kolegium Intermarium studiuje obecnie 13 studentów. Jedni mówią, że w tym wszystkim nigdy nie chodziło o kształcenie, a wyciąganie kasy. No ale kurek już niestety został zakręcony. Inni mówią, że to już szczyt elitarności, a ja powiem, że to wszystko jest po prostu niezwykle prawe i sprawiedliwe. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Dziękuję też za wszystkie miłe i te niemiłe komentarze. Jeżeli wyślesz ten film do minimum 5 osób, to kto wie, może jeszcze kiedyś będzie mnie stać na prawdziwy obiad. Niewiele dla Ciebie, a bardzo dużo dla mnie. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.